Przewijanie maluszka to coś, co budzi lęk wielu przyszłych rodziców. Bez obaw, zmieniając dziecku pieluszkę kilka lub kilkanaście razy dziennie, bardzo szybko nabierzesz wprawy. Dla wygody Twojej i dziecka warto się do tego dobrze przygotować. Stwórz odpowiedni kącik do przewijania. Przewijak umieść na odpowiedniej dla Twojego wzrostu wysokości. Na ceratowym materacyku rozłóż ręcznik lub flanelową pieluszkę. Pamiętaj, aby nie zostawiać dziecka nawet na chwilę samego. Obok przewijaka przygotuj wszystkie niezbędne akcesoria. Pieluszki, waciki oraz kosmetyki. Liniment, nową naturalną emulsję oczyszczającą bez spłukiwania na bazie wody wapiennej i oliwy z oliwek oraz krem do przewijania 1-2-3 z awokado perseoz, destylatem oleju słonecznikowego i tlenkiem cynku. Przewijanie czas zacząć. Możesz je zrobić w trzech prostych krokach. Ostrożnie połóż maluszka na przewijaku. Rozepnij pieluszkę, zwiń ją do środka i wsuń pod pośladki dziecka. Liniment Mustela wstrząśnij przed użyciem, a następnie nałóż jego niewielką ilość na bawełniany wacik. Przemyj całą okolicę krocza, pachwin i pośladków. Zwróć uwagę na wszystkie zagłębienia i fałdki. Powinny zostać dokładnie oczyszczone. W przypadku dziewczynek zawsze zachowaj kierunek oczyszczania od przodu do tyłu. Jeżeli jest to konieczne, powtórz czynność kolejnym wacikiem, aż skóra będzie całkiem czysta. Pamiętaj, linimentu Mustela nie musisz spłukiwać. Zawarta w nim oliwa z oliwek pozostawia na skórze film ochronny. Unieś pupę maluszka, podkładając dłonie pod pośladki i delikatnie usuń brudną pieluszkę. Po każdej zmianie pieluszki posmaruj pupę dziecka kremem do przewijania Mustela 1-2-3. Regularnie stosowany wzmocni barierę skórną, zmniejszy zaczerwienienia oraz zapewni ochronę przed odparzeniami. Na koniec załóż maluszkowi czystą pieluszkę.